Dzień dobry. Dzisiaj pokażemy Wam wymianę filtrów w naszym rekuperatorze Aeris Next 600. Wymianę filtrów należy zacząć od ściągnięcia pokrywy. Łapiemy ją za dwa końce, pociągamy, wchodzimy do menu, filtry. Jak widać, w naszym rekuperatorze pozostało jeszcze 60 dni do wymiany filtrów, lecz filtry warto wymienić wcześniej. Przechodzimy do menu Zmień filtry. W tym momencie rekuperator zatrzymuje nam wentylatory oraz przymyka klapy bypassu. Tak jak pokazuje nam kreator, usuwamy obie pokrywy filtrów. Wyciągamy filtry. Jak widać, filtry, mimo że pozostało jeszcze 60 dni do ich wymiany, są dosyć zabrudzone. Usuwamy drugi filtr. Jak widać, drugi filtr również jest dosyć zabrudzony. Przechodzimy do następnego kroku. Włożyć filtr po prawej stronie. Otwieramy apteczkę z nowymi filtrami. Nowe filtry możemy włożyć po stronie lewej lub po stronie prawej. Najważniejsze, by zwrócić uwagę na strzałkę do góry. Strzałka tutaj, również strzałka tutaj. Zakładamy z powrotem obie pokrywy filtrów. Przy okazji wymiany filtrów spójrzcie na czerpnię i wyrzutnię znajdujące się na zewnątrz budynku. W naszym budynku biurowym czerpnia i wyrzutnia znajduje się po tej samej stronie. Wyrzutnię mamy po stronie prawej, czerpnię po stronie lewej. Sama wyrzutnia nie powinna się brudzić, jednakże można do niej również profilaktycznie zajrzeć. W tym momencie wyczyścimy sobie czerpnię. Żaluzję łapiemy od zewnątrz, żeby jej nie uszkodzić. Zdejmujemy. Żaluzja od czerpni będzie miała na swojej siatce zabrudzenia, które wymywamy wodą. Żaluzję wycieramy do czysta. Zakładamy z powrotem. Jak widzicie, rekuperator po zakończonym kreatorze wymiany filtrów otwiera klapy bypassu oraz rozpędza wentylatory. Jak widać, przepływ wrócił do poprawnej wartości oraz błędu nie ma.